Mieliśmy kilka wpadek w postaci klient nie dostał to czego zamawiał. Ten miał być samochód, przejechał komputer, przepraszam. No aż tak to nie, ale miał być czerwony, przejechał niebieski. Maciej Zawadzki, mój pierwszy gość, prowadzi firmę RentUp. Mój cały zespół w tej chwili zajął się budowlanką. Robert Motyka z kabaretu Para Nienormalni. Wczoraj rozmawiałem z aktorem, który występuje w Teatrze Kamienica i tam część osób też zajmuje się innymi rzeczami, bo okazuje się, że te spektakle są nierentowne. Zawsze zasada była taka, że największy biznes, największe pieniądze robi się w czasie kryzysu czy w czasie jakiegoś przestoju i tak rzeczywiście jest. Trochę też jesteśmy odpowiedzią na to, co będzie. Czy weszłabym w ten biznes, wiedząc, co mnie czeka? Nie wiem. Rozmowa z Agatą Duniak-Majcher, czyli Bake My Day. Pewnie gdybym dobrze liczyła wcześniej i założyła COVID, to pewnie nie. Mhm. Ale generalnie ja się cieszę z tego, że ja nie liczyłam za dobrze swojego biznesu przed rozpoczęciem. Następnego dnia zadzwoniła do mnie w poniedziałek mama Żanety i powiedziała, wie pan co, bo zdarzył się cud, bo oni jej zrobili te badania i on jej to minęło. To znaczy, że ona może wrócić do domu i możemy ją leczyć dalej. Myśmy od razu automatycznie uruchomili szereg imprez charytatywnych, które by pomogły zebrać pieniądze. Ona wyjechała do kliniki za granicę i ona żyje. Ale mamy klientów już nawet takich ponad 60-70-letnich. Nie podając imion, to są panie na przykład księgowe, które całe życie kupowały. Ten wideokast powstał dzięki firmie HP, producentowi drukarek Neverstop.